Opak powinienem skumać, jaka tragedia, nie? Dobra, ale słuchajcie, ciśniemy, jedziemy zobaczyć do tego Orłowa. Środa rano, no zapowiedź była, to trzeba jechać, nie? Ludzie, co to się dzieje? Normalnie rewelacja, co? Jeszcze parę dni temu mieliśmy naprawdę słoneczną pogodę. Z rana 7 stopni, wiem, bo pamiętam, bo jeżdżę hulajnogą do szkoły. A tutaj minus 2 i zobaczcie, śnieg pada jak szalony. Co prawda nie widziałem jeszcze piaskarki, ale no myślę, że to kwestia czasu, że piaskarka wyjedzie, bo jest tego śniegu sporo. No wprawdzie on topnieje, no ale minus 2 mamy, zobaczcie, jak byk minus 2. Tak to wygląda. Kurde, nikt by się tego nie spodziewał, nie? Zadacie pewnie pytanie, czemu my tutaj jesteśmy, się umawiamy na te takie rybki i tak dalej, w taki dzień. Słuchajcie, dzisiaj miało siąść, dzisiaj miała być ładna pogoda, jeżeli chodzi o wiatr, takie okienko pogodowe, a poza tym no to jest środek tygodnia, więc ja też mam szkołę, uczę dzieci, no i dzisiaj akurat mogę sobie pozwolić na to, żeby z rana wyskoczyć, tak przed szkołą jeszcze. Heh. No ale pogoda spłatała figla. Tutaj nie ma śniegu, jest Grzegorz. Cześć. Słuchajcie, Grzegorz był zobaczyć nad wodą i mówi, że nie ma sensu, takie fale jebitne. Zresztą zaraz pójdziemy zobaczyć to na własne oczy. Bo jak już tutaj jesteśmy, to jesteśmy. Miało siadać, no nie? Miało w ogóle nie wiać, ale... No nie, no się przesunęło trochę, no tak, że miało trochę siąść, ale słuchajcie, te fale, kurczę, nie wpadłbym na to, że mogą być takie fale, bo wiecie, no to, że wieje, to wieje, nie? To dla nas tak odczucie słabe, może ta przynęta będzie lecieć nie aż tak daleko jak w oczy. Wieje, kurde, ale zasuwa tym śniegiem. Ty skąd tu jest śnieg, powiedz? A to nie wiosna już? No wydawało się, że wiosna ma być, nie? Wieje w oczach tak, że cholera, nie da się otworzyć oczu. Tak to wygląda. Kurde, no nie ma sensu chyba iść dalej. Nie no. Fala jest. Mocny taki wiatr, ale wiatr to jest jedno, ale cały czas ten taki marznący śnieg. Deszcz w zasadzie. To widać jak to zacina, nie wiem czy to widzicie tutaj na tych drzewach, nie? Jak takimi partiami to idzie. Czyli Bogusław w kasach miał rację, nie? Tak. No bo opisał, że trzeba najpierw sprawdzić, a my tu gnacie z wędkami ostro. Przykro panie. Cześć. A film, zrobimy z tego film. W końcu powiedziałem. Tak. O, dobra. Tak, słuchajcie, tu jest ten, tu właśnie live'a nagraliśmy dla was, tam sobie zobaczcie tego live'a. Tu nie wieje, zobaczcie, jesteśmy tutaj za tą, za winklem. A jak się tak wychylimy, o, to wygląda tak. No i teraz jest piździawa na maksa, spróbuję, oj, głowę chcę urwać. Miało być okienko pogodowe, a wyszło jak zwykle, nie? Tak to wygląda. Nie połowimy. Chowam się tu za samochód tak lekko, o, i wam pokażę. Tak to wygląda. Godzinkę temu jeszcze nie wiało, nie aż tak. Godzinę temu nie wiało, nie? Ale zobaczcie, jak na te chorągiewki patrzcie. Co to się robi? Kurde, było już tak fajnie. Także sobie nie połowimy ludzie, kochani. Niestety, tak to tutaj sytuacja wygląda. Dobra, ale jest z nami Grzegorz. Chyba sobie pójdziemy do jakiejś restauracji, tawerny, zobaczymy. Chociaż zjemy jakieś śniadanie normalne. Jak normalni ludzie. Nie mylić z wędkarzami, co to kurczę Bogusia Kasaka nie słuchają, nie? Bo Kasak mówił, nie? Nie, trzeba najpierw sprawdzić pogodę. Nie, my jesteśmy mądrzejsi. My sobie pójdziemy tutaj, nie? Połowić. Wali tak w oczy tym śniegiem, że się nie da. O, idziemy gdzieś, gdzie jest ciepło. Tylko dwóch takich śmiałków. Zobaczcie, słuchajcie, pierwszy raz, kiedy wędki nie rozpakowałem, nie? Pierwszy raz.
Tu nie wieje, bo są te drzewa. Nie wieje, ale śniegu jest. Ktoś się spytał, bo rzuciłem na nasz nowy profil Morska Ekipa, tak, taka grupa otwarta. Rzuciłem zdjęcie maski samochodu z tym logem naszym. Zobaczcie, no w sumie tak samo jak było, nie? Na tym zdjęciu, tylko że brudne teraz. No dobra. Plan jest taki, że skoro tutaj już jesteśmy, skoro Grzegorz się pofatygował, żeby też przyjechać, to sobie idziemy gdzieś usiąść, kawkę spić, pogadać trochę, wymienić się doświadczeniami, ewentualnie jakimiś przynętami, no i chyba wsio. No ale ponieważ tak jak Grzegorz też słyszał, no i na live było, że powiedziałem, że będzie z tego film, nie? To macie z tego film. No sorry wielkie, to jest ekstremalnie film bezrybny, ale czasami bywają takie sytuacje, że się, no jesteśmy na tych rybkach i pokonuje nas pogoda. No. To jest ten moment, nie? Choć tu wygląda sielankowo, nie? I w mieście nie wygląda wcale źle. To mamy szczęście totalne, nie? Tak. Wszystko, słuchajcie, wszystko przeciwko nam, nawet kawę nam nie dadzą, bo zamknięte wszystko za wcześnie. Dobra, pytanie, łowiłeś na Spidolino kiedyś? Nie, nigdy w życiu. No właśnie. Widziałem gdzieś na YouTubie właśnie, że łowią ludzie, ale... No mam nadzieję, że w niedzielę, czyli jutro rano, bo też jesteśmy mówieni jutro rano w niedzielę. Dobrze mówię, w niedzielę? Nie, jutro jest... No, ale ten film pójdzie w sobotę. Aha, no to tak, to... To w niedzielę. Nie. W niedzielę rano, słuchajcie, jesteśmy mówieni na rozewiu. Mam nadzieję, że będzie lepsza pogoda. A będzie większa ekipa. Ktoś tam miał mi pokazać, jak się łowi na Spidolino, więc zobaczymy, bo chętnie bym chciał rozpocząć tą zabawę. Natomiast, no wiem. Kolega z Norwegii pokazywał, jak się łowi. Też ten film oglądałem z 3 razy już, ale co, jak ktoś jest na miejscu, to zupełnie inna jazda. Ej co, chyba na koniec na dziś, o tam kolejka sobie jedzie w tle, zobaczcie pięknie, kurwa, no takie realia. Zimowej scenerii. Tak, zimowej scenerii. To się włączyło. To kurde, jaka beka. Co żeśmy zrobili źle? Nic. No ale pogoda nie miała być taka aż zła, nie? Nie. Znaczy się słuchać Bogusława Kosaka na następny raz, nie? Tak jest. Słuchaj, gdzie gość z Warszawy, nie? Gość z Warszawy mówi, żeby nie iść na ryby. Ja myślałem, kurna, co on tam wie, nie? Dobra, kończ, bądź, wstydu, oszczędź, cześć!